Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i bez zbędnego gadania zapraszam na otwieranki, czyli przegląd nowości książkowych stycznia i lutego także. Zaczynamy od książki, o której mogłabym mówić i mówić, ponieważ pierwsza powieść tego autora, Tima Johnstona, pod tytułem W dół, to według mnie jedna z najciekawszych, najbardziej poruszających powieści kryminalnych. Taka, która zostaje w głowie na całe życie. Dlatego też bez wahania sięgnęłam po kolejną pod tytułem Nurt. Jestem już w połowie i dalej jest mocno, mrocznie i poruszająco. Ale ten mrok nie wynika z tego, że gdzieś tam nad głowami szumią nam gałęzie i krakają wrony. Nie, nie, nie. Ten mrok bierze się z głębi duszy człowieka. Naprawdę świetna książka i świetny autor. Zapamiętajcie go sobie. Kolejna rzecz to drugi tom trylogii McAllison, Księga Ety. Pierwsza część nazywała się Księga Bezimiennej Akuszerki. Przeczytałam ją jakoś w grudniu. Jest to powieść, która dzieje się w przyszłości. Na świecie zostaje niewiele osób, więcej mężczyzn, mniej kobiet i akuszerka pomaga tym kobietom, które przetrwały. Pomaga im donosić dzieci, bądź też zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą. Ta książka opowiada o innej bohaterce, która opuszcza bezpieczną osadę i zamiast zajmować się rodzeniem dzieci, bądź też pomaganiem w przychodzeniu dzieci na świat, postanawia zostać łowcą i szabrownikiem. Jestem ciekawa, jestem przekonana, że będzie fajne, ponieważ pierwsza powieść to było takie skrzyżowanie drogi McCarthy'ego z opowieścią podręczną, więc moim zdaniem jest to pewniak. Rzecz kolejna to kryminał. Kryminał Człowiek Pana Ministra, czeskiego autora. Ja uwielbiam serię czeskie krimi wydawnictwa Afera, więc absolutnie tutaj nie zastanawiałam się, czy będzie mi się chciało czytać tak grubą książkę, czy też nie będzie mi się chciało, bo jestem przekonana, że będzie mi się chciało i to jak najszybciej się za nią zabiorę, jak tylko się uda. Ginie pracownik uniwersytetu, docent pracujący na Uniwersytecie w Łomuńcu i jest to powieść akademicka kryminalna. Na pewno będzie dobra. Wszystkie książki z tej serii są dobre. Bardzo Wam je polecam. Kolejna rzecz to pamiętniki. Pamiętniki Dorothy Adams, amerykańskiej Polki, amerykanki, która wyszła za mąż za Polaka i spędziła w Polsce 15 lat przed wybuchem II wojny światowej. Zadomowiła się tutaj. Opisuje w sposób jak najbardziej subiektywny swoich znajomych, śmietankę towarzyską elity Krakowa i Warszawy, ale też opowiada o smutnych dziejach swojej rodziny. Wydaje mi się, że będzie super. Jest to książka, która pokaże nam Polskę widzianą oczami kogoś innego, kogoś z zewnątrz, a jednocześnie osoby, która nie jest bardzo krytycznie nastawiona do tego kraju, lecz patrzy na niego z czułością, ponieważ i kocha i kraj, i swoich polskich krewnych. Rzecz następna to Amerykańska choroba. Timothy Snyder. Jest to humanista, filozof. Szpitalne zapiski o wolności, taki jest podtytuł. I ja tą książkę zamówiłam dlatego, że przeczytałam w magazynie Znak, przeczytałam fragment tej książki, w której Snyder opowiada o tym, jak trafił do szpitala, będąc na wakacjach na Florydzie i już tam poczuł się jako mało znaczący pionek w układance. Człowiek, który staje się z podmiotu staje się przedmiotem, kiedy wpada w machinę szpitalną, odbierana jest mu wolność, odbierane jest mu poczucie indywidualności i Snyder, który przeszedł swoją drogę przez kilka szpitali, opowiada o swoich wrażeniach i właśnie pokazuje, jak działa machina szpitalna, tym bardziej teraz, bo to jest książka bardzo aktualna, już w czasie pandemii.
Kolejna rzecz to premiera z lutego, 10 lutego książka będzie miała premierę. Hazardziści, gra o życie. Jest to książka, której autorka przeprowadza wywiady, ale także opisuje życie osób, które wpadły w szponę hazardu. I to nie tylko są hazardziści, jacy w pierwszej chwili nam przychodzą na myśl, czyli tacy, którzy chodzą do kasyn i przepuszczają ogromne majątki. Tutaj także opisuje osoby uzależnione od gier komputerowych i od innych rodzajów hazardu. Myślę, że może być ciekawe. Nie wiem, czy akurat będzie mi się chciało przeczytać ją do końca, ale na pewno zajrzę, ponieważ ten temat mnie dosyć interesuje. Wracając do tematyki szpitalnej, mamy tutaj neurochirurga. Podtytuł to pasjonująca opowieść o walce na śmierć i życie toczącej się na sali operacyjnej. I autor tej książki opowiada o swojej pracy, pracy neurochirurga, człowieka, który zajmuje się operacjami na mózgu. To będą historie z życia wzięte. Zapewne i smutne, i przerażające, ale być może także takie, które wprowadzają iskierkę optymizmu. Bo przecież operacja się przeprowadza po to, żeby człowiek dalej mógł godnie żyć, więc spodziewam się dobrej lektury. Ja bardzo lubię takie tematy związane ze szpitalem, ze zdrowiem, z pracą lekarzy. Wegetarianka to powieść, która w Polsce się ukazała kilka lat temu. Natomiast nigdy wcześniej nie wpadła mi w moje ręce. W tej chwili będzie miała wznowienie w innym wydawnictwie. Ukaże się 10 lutego. Opowiada o kobiecie, która wyraża swój bunt, począwszy od tego, że przechodzi na wegetarianizm. Ale ten pierwszy krok pociąga za sobą różne kolejne kroki, które szokują jej społeczność. Nie wiem za bardzo, czego się spodziewać, ale wiem, że ta książka nie przeszła bez echa na świecie. Ona była nominowana do Nagrody Bookera, a dla mnie jest to wyznacznik dobrej literatury. Już prawie kończymy. Na koniec książka Nauczyciel Polski Jarka Szulskiego. Nie wiem, czy dobrze widać. Tak, teraz widać. Jest to książka, o której niewiele wiem. Ona została do mnie przysłana zupełnie niespodziewanie. Nie wiem, kto mi ją przysłał, czy wydawnictwo, czy sam autor. Przyszła w ogóle na mój stary adres, pod którym nie mieszkam od roku. Ale opowiada o nauczycielu z Polski. I ja sobie przejrzałam sobie tą książkę i tutaj mamy kwestie związane z tym, jak być lepszym nauczycielem dla uczniów, ale także jak lepiej układać sobie relacje z innymi nauczycielami oraz z rodzicami. Ładnie jest wydana w środku. Wydaje mi się, że do niej będę zaglądała i czytała. Prawdopodobnie nie jestem w stanie przeczytać tej książki od deski do deski, ale zapewne znajdę dla siebie pewne kwestie, które mnie będą interesowały z racji wykonywanego zawodu. I ostatnia rzecz to paczka PR-owa, którą dostałam od wydawnictwa Hachette, które wydaje różne kolekcje książek. I są to książki Józefa Ignacego Kraszewskiego. Proszę bardzo, ja tutaj podniosę. Dostałam 6 książek, jest to początek serii, która planowana jest na kilkadziesiąt tomów. Pokażę Wam tutaj jeden. Ja w pierwszym momencie, kiedy widzę takie książki wydawane, wiecie, w kolekcjach, ona w ogóle jest bardzo ładna, płótnie złocona, świetnie będzie wyglądała, zobaczcie, na półce. Ale pierwsze, co mnie zawsze interesuje, to jak wielki jest rozmiar czcionki i jak wygląda światło na stronie, ponieważ ja nie cierpię, kiedy czcionka jest bardzo mała i kiedy na stronie jest bardzo dużo tekstu. Bardzo źle mi się to czyta i generalnie nie jestem w stanie śledzić treści, ponieważ denerwuje mnie zagęszczenie. Tutaj jest bardzo w porządku, naprawdę. Kraszewski, no to jeden z polskich pisarzy, który był najbardziej płodny. Z tego co wiem, to on napisał kilkaset powieści, chyba ponad 500. Prawdopodobnie wszystkich ich nie wydadzą, ale wydadzą te najbardziej znane, najciekawsze. Będą w takiej serii. Myślę, że warto się zainteresować, szczególnie jeżeli ktoś interesuje się historią Polski, albo na przykład można zaprenumerować to wydawnictwo babci bądź dziadkowi, bo wiem, że starsi ludzie bardzo lubią czytać Kraszewskiego. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się już niedługo, gdzie opowiem o książkach, które niedawno przeczytałam, a jest ich sporo. Do zobaczenia i pa, 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 pa.